By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z tagiem. Zostałam otagowana przez Makiję. Bardzo Ci kochana, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo i całuję Cię mocno. Jest to tak pod tytułem Pani domu, perfekcyjna. Się zamknęłam, sorry. Pytania są takie sobie, ale czemu by nie zrobić tego tagu? Spoko. Najgorsza praca, jaką wykonywałaś w swoim życiu? Ja nie mam takiej pracy. Zawsze były to takie w miarę prace, albo fajne, albo mniej fajne, ale nie były takie, żeby o nich opowiadać. Jedno, co mogę powiedzieć i zaznaczyć, to jest to, że po prostu mając bardzo dobrą pracę, wieloletnią, dostałam ofertę lepszej jeszcze pracy. Dostałam ofertę wyższego stanowiska, wyższej płacy i zastanawiałam się przez pół roku, czy podjąć to ryzyko. Podjęłam, niestety zostałam wtedy z niczym. No tak bywa, to był jedyny błąd, jaki popełniłam w życiu i się kajam i po prostu nie róbcie tego. Chociaż wiem, że nieraz jest tak, że się podejmując jakiegoś wyzwania jest nam lepiej i zmiany zawsze są dobre. Nie mówię, że nie, ale to akurat w moim przypadku no, to nie była zmiana na lepsze. Moja pierwsza praca legalna to był sklep odzieżowy. Nielegalna, sprzątanie. Wymień wszystkie zawody. No więc to był pierwszy, to może tak po kolei, to była sprzątaczka. W sensie pomoc, jeżeli oglądaliście mój tag, gdzie wymieniałam moje zawody, to tam była właśnie wzmianka. Wróćcie sobie do filmu, będzie mi bardzo miło, jeżeli go obejrzycie. Pomoc taka starszemu panu, sprzątanie klatki, podlewanie kwiatków i odkurzanie dywanu z koleżanką zresztą. Sprzedawca w sklepie odzieżowym, obsługa, pomoc w pralni chemicznej, referent biurowy, pakowaczka, pomoc na poczcie, agent ubezpieczeniowy, sprzedawca w hurtowni opakowań i zastępca kierownika. To nie był dobry wybór, no tak bywa. Największe wyzwanie? Oczywiście agent ubezpieczeniowy. To łażenie po domach, to kiedy jesteś z drugiej strony, że tak powiem, kamery i widzisz to od kuchni, jak to się dzieje, bo to ludzie przychodzą do Ciebie i sprzedają Ci garnki, nie dziękuję, zamykasz im drzwi albo nie wpuszczasz. Tu przychodzi agent i Ty jesteś tym kimś, którego nie wpuszczają do domu. Masakra. No ale wytrzymałam 3 lata. Szacun. Czy wiedza, którą zdobyłam na studiach, przydała mi się w pracy? Trochę tak, ja jestem technikiem, informatykiem, wszystko jest skomputeryzowane, myślę, że tak. Chociaż mogłabym się trochę dokształcić, bo teraz wszystko tak idzie szybko z tygodnia na tydzień, więc tam wielu rzeczy, wiecie, takie niedociągnięcia, to trochę, wiecie, wstyd się przyznać, nie? Oczywiście, że wolę pracę na etacie. Ja już miałam doświadczenia właśnie a propos swojej działalności gospodarczej. Na pewno to ma swoje plusy i minusy i to ma swoje plusy i minusy. Tutaj, kiedy chcecie, macie wolne, zamykacie i nie robicie nic, jesteście słabi, chorzy, nikt się Was nie czepia, spoko tego, urlop kiedy chcecie, aż nadto wolnego czasu. Tutaj jest 8 godzin, wracacie do domu, zajmujecie się domem i tak dalej, więc mówię, ale ja wolę chyba na etacie swoją pracę. Tak, gdybym mogła się zamienić na tydzień z kimś, to byłby taki agent kryminalny. Ja tak uwielbiam te kryminały, te CSI-e i te inne. Tak, to by było fajne. Doświadczenie bardzo, nie wiem czy miłe, gdyby się okazało, że faktycznie tam musiałabym do prosektorium iść, to niekoniecznie, ale taki wiecie, taka adrenalina to by mi się przydała. Czy miałam szefa despotę? Nie, w tylu pracach mi się nie zdarzyło. Chociaż faktycznie raz może małżeństwo prowadziło działalność, u których pracowałam. No i ta kobieta była heterą straszną. Ten mąż był pantoflarzem, jak się okazało po jakichś tam 20 latach, kiedy ich spotkałam, nie, raczej plotka zaczęła chodzić po mieście, że się rozeszli. No, stwierdziłam, że i tak długo z nią wytrzymał. Czy wolę zarządzać, czy wykonywać? Oczywiście wykonywać polecenia. Ja lubię mieć porządkowane, tak jak w domu. To masz wykonać to, na to masz tyle czasu, nie zdążysz, trudno, uda się następnym razem, jak nie to jutro przyjdziesz, dokończysz. Tak, wolę mieć czarno na białym to i to i to. No i
Kim chciałam zostać, jak byłam małą dziewczynką? O tym też nagrałam filmik, zachęcam do obejrzenia. Oczywiście panią w lotku, dziewczynką z szarfą i archeolożką. Się zastanowiłam, bo nie wiem, czy to się odmienia. No ale niech tak będzie. Panią archeolog, o może tak. To wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi. Dziękuję Ci, kochana Maki, całuję Cię bardzo, bardzo mocno. Jesteś moją podporą. I jeszcze raz dziękuję Wam, kochani, za wysłuchanie mnie. Do jutra. Pa, pa.